No i witam w kolejnym filmie. No, no dzisiaj takie cudo kolega przysłał. Także czysta i z wyrwanym gniazdem. Będzie trzeba spróbować się zrobić. Ja, jest wyrwane razem z tego. Nie wiem co, kto i jak. W jaki sposób to zrobił, że jest wyrwane. Może nie wiedział jak wyjąć płytę. Albo coś w tym stylu, nie wiem. Ale się zobaczy. Mam nadzieję, że się uda go naprawić. Bo te 150, co ja ostatnio mam, to czarna magia. Masakrycznie wszystko wygląda. No dobra, zaraz zobaczymy. Jest wyrwane. Jest wyrwane, bo będzie trzeba spróbować. Spróbować będzie trzeba otworzyć tutaj to. Nie będzie łatwo, bo są te ścieżki, są w laminacie. Płytka jest trzywarstwowa, można powiedzieć. Tu to, co jest na tej płaszczyźnie, się znajduje w środku w laminacie i z drugiej strony jeszcze. Także jak są jakieś poważniejsze usterki, to jest później po prostu zbyt ciężko. Ciężko jest to w ogóle naprawić z tego względu, że jak są pouszkadzane gdzieś w środku elementy w płytce jakieś, popękają ścieżki czy coś się tam stanie, to później nie będzie można dojść ładu. Tak to się z tymi gretami dzieje, coraz więcej się tego psuje i tak dalej. No co, no nic więcej na tą chwilę nie jestem w stanie za bardzo stwierdzić, dopóki nie otworzę tutaj tej części, tej płytki, co tutaj powinna być i tak dalej, żeby można było w ogóle stwierdzić, czy działa. Też ktoś coś już próbował to lutować w tym miejscu. Także ciężko to w ogóle jest, to nie wiem jak to coś. W jaki sposób to zostało wyrwane? Coś mi się wydaje, że ktoś chyba próbował to wyrwać może. Ale że tutaj jest to bardzo ciężko wyrwać, więc to ktoś chyba wyrwał na hama. Nie wiem, nie będę tam się zastanawiał, jak to zostało wyrwane. Pewno będzie trzeba posiedzieć i spróbować zrobić tutaj to. No i dopiero spróbujemy to tu uruchomić. Zobaczyć, czy to działa. Ale jeśli się okaże, że są jakieś zwarcia gdzieś na płycie, to po prostu odpuszczam temat i nie będę tego próbował reanimować. Bo po prostu bardzo dużo rzeczy się wymienia na płycie, szuka się tych usterek z tymi zwarciami, a później się okazuje, że człowiek włoży masę czasu, bo wymienia sporo różnych rzeczy na płycie i nie ma żadnego efektu. Kurde. No dobra, także tylko tyle. Zobaczymy, co z tego będzie. Także zaraz analizuję tutaj płytkę i będę próbował i zreanimować to wyrwane gniazdo. No dobra, to na tyle, ale jeszcze będę miał też jeszcze inne rzeczy do robienia. Także kolega, który wziął ode mnie Golden Maska, nabył dwa Golden Maski, dwójkę i trójkę. Będzie trzeba to wszystko powyczyszczać. Oczywiście są zdekompletowane trochę te sprzęty, połamane są niektóre rzeczy, brakuje nakrętek, brakuje elementów stelaży, nie ma na przykład to guma, to też lata. No trójka trochę lepiej wygląda, ale też będzie trzeba
Trzeba będzie wszystkie te powymieniać. Wszystkie przełączniki na nowe. Wszystkie potencjometry. Może mimo wszystko, że one będą działać, ale jeśli są mocno już wychamrolone, no to będzie trzeba wszystko powymieniać i tak dalej. Jakoś robić, żeby dobrze to zrobić i żeby to jakoś wyglądało. No ale z Golden Maskami to tak będę w międzyczasie robił. Na razie z Golden Maskami to się tam nie pali, ja na razie walczę z tymi gratami. No jak na razie jakoś na razie nie idzie z tych usterek się rozwiązać i na razie do tego filmików nie ma innych. No dobra, to na tyle ode mnie, także ja działam, jak się uda odpalić i później jeszcze pomierzyć i pomierzyć później tutaj na gnieździe, czy nie ma żadnych zwarczy, czy nie będzie zwarczy, to fajnie, jeśli będą zwarcia, to nie wiem, czy będę to po prostu próbował reanimować. No dobra, to na tyle, ja uciekam, no i będę próbował to naprawić.